Dobrze, teraz powstańmy. Zaśpiewamy pieśń, która będzie pieśnią dziękczynną za usłyszane świadectwa od tych wszystkich, którzy dzielili się tak z serca prosto, dziękując za to, co Bóg dla nich uczynił i że przez to też nas to umocniło. A potem będzie modlitwa o uwolnienie nas, naszych bliskich, od wszelkiego zła, aby zło nie miało do nas żadnego dostępu, tylko Duch Święty, Duch Jezusa. Podnieśmy nasze dłonie, żeby nie osłabnąć w modlitwie. Przyjdź, Duchu Święty, dziękujemy Ci za wszystko. Niech ten śpiew będzie dziękczynieniem też za Twoje życie, za Twoje sprawy, za Twoją rodzinę, za radości, które ma, za krzyż też, który może teraz doświadczać, za dzieci, za wnuki, za męża, za żonę. A my tak za mało szczerze z serca dziękujemy, a tym bardziej Bogu. A teraz jest na to czas. Dziękuję. Ci, mój Jezu, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Dzięki Ci składamy, o Panie, Panie, 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 ufam Ci. Ufam Ci, mój Jezu, Panie, kocham Cię. Ufam Ci, mój Jezu, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Dzięki Ci składamy, o Panie, Panie, dzięki Ci składamy, o Panie, Panie, dzięki Ci składamy, Panie. Dzięki Twojemu sercu, dzięki sercu Maryi za wszystko. Ufam Ci, mój Jezu, Panie, kocham Cię. Ufam Ci, mój Jezu, szalaj, 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 kocham Cię. I teraz my sami, nasza diakonia się wycisza, muzyczna, i wy śpiewacie. Jezu, Panie, kocham Cię. Kocham Cię, Panie, i nie wstydzę się tego mówić. Kocham Cię, kocham Cię. Dzięki Ci składamy, o Panie, Panie nasz. Składamy, o Panie, Panie nasz. Dzięki Ci składamy, o Panie, Panie nasz. Ci, mój Jezu, Panie, kocham Cię. Ufam Ci, mój Jezu, kocham Cię, Panie, kocham, miłuję Cię. Kocham Cię, ja, kocham Cię. Dzięki Ci składamy, o Panie, Panie. Dzięki Ci składamy. Módl się spontanicznie, módl się sercem, ciałem, gestami ciała, dłońmi, mimiką. Wszystko niech będzie na chwałę naszego Pana. Całym sercem. On Cię będzie uzdrawiał. On Cię będzie uwalniał.
i tych, których kochasz, i tych, za którymi się stawiasz. Ufam Ci, mój Jezu, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Panie, przyjdź i uwalniaj Twoje dzieci z wszelkich chorób duchowych, wszelkiego zła i grzechu, o wszelkich złych duchów. Teraz już, Panie, uwalniaj. Pokaż swoją moc. Ci mój Shariya Synu, Shalamele, Shariya Bane, Shalamele, Shariya Bane, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Pokładam nadzieję, Panie. Ty jesteś moim zbawieniem, radością mojej duszy. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Chwała sercu Jezusa i chwała sercu Maryi. Niepokalane serce Maryi zwycię ku chwale serca Jezusa. Alleluja. Alleluja. Teraz będzie akt wyrzeczenia się zła, oddania się Panu. To są ważne elementy modlitwy, więc proszę, weźcie do prawej dłoni krzyż, jakikolwiek, czy mały, taki na przykład, który macie na szyi, czy różańcowy, czy ktoś ma większy. Tutaj o, są, jest właśnie porządny krzyż z kaszub, kaszebę. Lewa dłoń niech będzie na sercu. Więc proszę, abyśmy ten akt wyrzeczenia się zła i właśnie oddanie się Panu czynili w pełni świadomie. I to jest też taki akt, ma być nieodwołalny, czyli mam należeć i chcę należeć do Boga i nikt już tego nie zmieni, nic. Powtarzajcie, proszę, teraz za mną. Jezu Chryste, który z miłości do nas stałeś się małym dzieckiem, aby mnie zbawić i wyzwolić z mocy zła. Dlatego, stając przed Tobą, przed Twoim żłóbkiem, przed Maryją i Józefem, przed aniołami i świętymi, chcę wyrzec się wpierw wszelkiego zła i grzechu, szatana i demonów. I teraz jeszcze wymień w sercu to zło, którego pragniesz szczególnie się teraz wyrzec, które najbardziej Cię obciąża, przez które najbardziej Cię pokonuje zły duch. Chcę być wolny. Dlatego w pełni należę do Ciebie. Dlatego w pełni się Tobie oddaję i poświęcam. Od dzisiaj należę tylko do Ciebie. Wszystko, co mam i posiadam, jest Twoje. Moje serce, moja dusza, mój umysł, moja pamięć, moja wola, moje życie,
moja wieczność. Wszystko należy do Ciebie. Uczyń ze mnie apostoła Twojego serca. Wychowuj mnie w szkole swojego serca. Zjednocz mnie całkowicie ze swoim sercem. Przez serce Maryi. W Tobie pokładam nadzieję. W Ciebie wierzę. I Ciebie ponad wszystko miłuję. Jesteś moim Panem. Jesteś moim Królem. Jesteś moim Bogiem. Przez serce Maryi. Na wieki wieków. Amen. 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 Całujmy krzyż. Także to już jest nieodwołalne. Nikt już tego nie zmieni. Amen. A teraz jeszcze będzie krótka modlitwa. Jak wspomniałem, o uwolnienie. Za was, za wasze rodziny, waszych bliskich. Proszę kapłanów, żeby teraz wyciągnęli swoje dłonie nad wami, a wy trwajcie w takiej ciszy modlitewnej, żeby nic na głos nie mówić, nie podnosić rąk do góry teraz, tylko właśnie przyjmować to, co Bóg w tej modlitwie pragnie wam uczynić, czyli uwalniać. Bóg pragnie uwalniać. Jezus zawsze uwalniał. Jezus nikogo nie zostawił w mocy zła. Chyba, że ktoś chciał w tej mocy zła być. Panie Jezu Chryste, my, Twoi słudzy, Twoi kapłani, pragniemy z wielką ufnością prosić i błagać, abyś przez moc swojej męki, swojej śmierci, zmartwychwstania, swoich ran, swojej krwi, swojej wody, która wypłynęła z Twojego boku, przez ląd szczególnie na ranę Twojego serca, przez boleść serca Maryi, uwalniaj każdego z nas z mocy szatana i demonów, wszelkich grzechów i zła, wszelkich nałogów i złych nawyków i przyzwyczajeń, od pychy, pożądliwości serca, ciała i oczu. Uwalniaj od bałwochwalstwa, czarów, uroków, zabobonów. Uwalniaj od okultyzmu, od satanizmu, od sekt, od uwalniaj też, Panie, od wszelkiej formy i spraw nieczystych, związków nieczystych, grzechów nieczystych, pornografii, zdrad, niewierności. Od całej tej sfery nieczystości, bo chcemy być czyści i święci, aby być przed Twoim obliczem, Panie. Uwalniaj od różnych perwersji też, tych, którzy są zniewoleni tym. Uwalniaj te osoby, które są zniewolone alkoholem, które uważają, że nie piją, bo każdego dnia piwko piją, bo każdego dnia tylko małą buteleczkę, ale są zniewolone, są uzależnione. Uwalniaj te osoby. Uwalniaj te, które są właśnie zniewolone też narkotykami, nikotyną, hazardem, lekami, pieniędzmi, sprawami materialnymi, pracą, grami, złą muzyką, złymi filmami, internetem, złymi relacjami, złymi emocjami, uczuciami. Uwalniaj te wszystkie osoby, Panie. Uwalniaj szczególnie tych, którzy są wprost zniewoleni i opętani. Ty okaż im swoją moc teraz, Panie. Podnieś nad nimi swoją dłoń i wyzwól ich z mocy szatana i zła, aby zło od nich odeszło na same do piekła, z ich domów, z ich rodzin, z ich małżeństw, od ich dzieci, od ich wnuków, od ich bliskich. Panie, złam całą moc i władzę złego szatana i złych duchów nad nimi, aby byli przy nas i w naszych domach Twoi święci aniołowie i archaniołowie, aby nas bronili, aby bronił nas Michał Archanioł, aby stawiała się za nami Maryja, Królowa Aniołów. Panie, teraz przejdź pośród nas i czyń cuda swojej miłości, miłosierdzia, uwalniając. Szczególnie tych, którzy tego najbardziej teraz potrzebują. Wszyscy tego potrzebujemy, ale niektórzy szczególnie mocno teraz. Od ducha śmierci, od ducha samobójstwa uwalniaj, Panie. Od ducha gniewu, nienawiści, nieprzebaczenia, uraz,
Uwalniaj, Panie. Szelepechadia, alchamecha palechesheina, adonam alchadina melchasza, nidwichadi. Możecie się teraz też żegnać, żeby przyjmować te łaski związane z tą modlitwą, z tym błogosławieństwem. Kalamechadijasz, nisilifitulachame, szelebecha, alchadia, asalamet, halamecha, aszelebechadia, asilifitulu. Teraz niektóre osoby będą miały spoczynek i te, które będą słuchały, oglądały to nagranie, będą miały spoczynek uwalniający. Teraz spocznij. Teraz Pan ci uwalnia. Szelebachadijasz. Bitkeny. Etunach balacheszt. Histeria balak. Meria sikela balak. Silifete keria. Szalamer. Kirio, kirio, kirio. Veria salamet. Wittela szala. Spocznij w rękach Pana. Pan ci uwalnia teraz. Panie, przyjdź przez to tchnienie również, bo kiedy zmartwychwstałeś, to tchnąłeś na apostołów, przyszedł Duch Święty. Przez to tchnienie niech przyjdzie Duch Święty, który uczynię w imię Twoje, Jezu. I w imię Twoje zmartwychwstały Królu. Przyjdź Duch Święty. Piria salamachati. Przyjdź Duchu Święty. Kirio salamachati la bela. Filachadalasz. Denamachadiyawo. Silifat kanajasz. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, przez to tchnienie. Belchalaj, belchalaj, belchalaj. Beria sikiri boszteria. Sirifat kanala. Dona melchetias. Isjala melchetias. Pan uwalnia teraz Roberta. Pan uwalnia Anię. Pan uwalnia Magdę. Pan uwalnia Grzegorza. Pan uwalnia Nikitę. Pan uwalnia Józefa. Pan uwalnia Józkę. Pan uwalnia Stefana. Pan uwalnia Stanisława. Pan uwalnia Teresę. Kilma. Pan uwalnia Melanie. Szelepechadijasz. Balach. Pan uwalnia Lenę. Kistyna malachadijasz. Pan przychodzi do Oliwki. Melachatuchana. Pan uzdrawia Iwonę. Pan uwalnia Janę. Kichmelach. Silifitkela. Pan uwalnia Dorotę. Kisich. Pan uwalnia Rozalię. Pan uwalnia Lurcynę. Pan uwalnia Leszka. Bisisuchamach. Bisichanamach. Besztach. Besztach. Pan uwalnia też Marka. Teraz, w tym momencie. Marku, Pan cię uwalnia. Nie bój się. Nie bój się tego, że się teraz trzęsie, że teraz taki lęk cię ogarnia, bo złe duchy ujawniają się w tobie, ale przyjdzie Duch Święty i będziesz miał pokój i będziesz doświadczał wielkiej radości i obecności chwały Pana. Pychedias. Bytalach. Bysija. Panowania teraz dwie osoby, które są najbardziej pośród nas zniewolone i dręczone przez zło. Sidwalach. Tija. Wilachata. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, Królowo naszych serc, módl się za nami. Święta Małgorzato, módl się za nami. Jeżeli są osoby, które poczuły, że Pan je w tym momencie uwalnia, bo nie wszyscy tego czują, a wszystkich Pan, którzy mają dobre, otwarte serca, uwalnia, pełne skruchy, to niech podniosą ręce, śmiało, jeżeli... Są osoby, które poczuły to, dobrze? Śmiało? Trzymajcie przez chwilę, żebyśmy widzieli, kto poczuł, że jest uwalniany. Wiadomo, że owoce też uwolnienia będą później, bo nie wszyscy tych owoców doświadczymy teraz. Także dziękuję.